Hej moi kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj kręcę dla was Get Ready With Me makijażowe i to będzie także taka moja pogadanka, bo ostatnio wszystkie filmiki makijażowe są z podkładem muzycznym, a dzisiaj będzie trochę mojej mowy. Rozpoczniemy od podkładu i będę używała do tego celu dwóch podkładów: Collection Illuminating Touch i Wake Me Up z firmy Rimmel. Oba sobie nałożę na moją dłoń, wymieszam je ze sobą i beauty blenderem, znaczy w tym wypadku będzie to gąbeczka z Real Techniques, rozprowadzę na mojej twarzy. Widzicie, tutaj mi coś strasznego wyskoczyło. Straszna dioda, jak to mój brat zwykł mówić. I będę musiała sobie to jakoś przykryć dodatkowo. Co chwilę będę musiała zmykać i przecinać filmik, bo w tym momencie w piekarniku mam mój pasztet wegetariański. Już nie wegetariański, bo dodałam do niego trochę mięsa. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie, że ostatnio bawiłam się właśnie w robienie pasztetu, bo strasznie mi się chciało pasztetu, ale no ten polski, taki typowy, kupowany w sklepach, no nie pasuje mi, bo strasznie mi się po nim odbija. Ja mam zespół jelita drażliwego i wiele pokarmów po prostu mnie podrażnia moje jelita i później mam rewolucję w żołądku, wzdęcia, gazy i staram się unikać wielu, wielu pokarmów, które właśnie to wywołują. Dlatego postanowiłam, że zrobię swoją własną wersję pasztetu. No i dzisiaj dodałam trochę mięsa mielonego z indyka, ale dosłownie ociupinkę, tak żeby troszeczkę zmienić smak i no zobaczymy, jak on mi wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Właśnie na Instagramie podawałam wam przepis i są tam wersje, trzy wersje w sumie. Wegetariańska, wegańska oraz po prostu mięsna dla mięsożerców. W całym mieszkaniu pachnie naprawdę niesamowicie czosnkiem, bo znowu dowaliłam chyba za dużo czosnku, ale ja uwielbiam. Uwielbiam zapach czosnku, poza tym czosnek jest bardzo zdrowy i dodaje takiego innego smaku potrawom, myślę, takiego bardziej ostrego smaku zaznaczonego, więc będzie dobrze się komponował ze wszystkim, co wyciągnę niedługo z mojego piekarnika. Korektor Bare Skin, Bare Minerals. Nałożę sobie go pod oczy i zakryję właśnie tego niechcianego gościa na mojej buzi. Ostatnio skończyłam czytać książkę Sekrety urody Koreanek i powiem wam, że mam takie dosyć ciekawe podejście do tej książki, bo jednocześnie rzeczy, które są w niej zawarte, są dosyć oczywiste i każda z nas wie, nie trzeba w ogóle tego poradnika czytać, ale dowiedziałam się dużo ciekawych rzeczy na temat codziennej pielęgnacji. Nie wiedziałam, że jest coś takiego jak na przykład esencja, produkt, który powinno się używać codziennie według idei pielęgnacji koreańskiej, więc mam już, powiem wam, na oku jedną esencję z firmy Misha, którą myślę, że kupię i zobaczymy, jak będzie się sprawdzała. I w ogóle teraz mam zamiar zmienić całą swoją pielęgnację cery, bo zauważyłam, że występują problemy na mojej skórze, które nie były widoczne, nie miały miejsca jeszcze rok temu, więc postaram się coś zmienić w tej pielęgnacji, coś dodać, coś odjąć. Aha, w ogóle Golden Rose puder na całą moją twarz, żeby po prostu tą skórę trochę odżywić, żeby ona była w lepszym stanie, żeby lepiej wyglądała. Dajcie mi znać, jeżeli czytałyście tą książkę, jakie są wasze przemyślenia i czy zastosowałyście się do któryś z tych właśnie zasad, które Charlotte opisuje w tej swojej książce, w tym poradniku. Książka jest w ogóle bardzo fajnie napisana, bardzo przystępnie. To jest w sumie forma opowiadania, tak jakbyście rozmawiały ze swoją koleżanką. Bardzo mi się przyjemnie ją czytało, to jest taka bardzo lekka, fajna lektura. I to jest jedna z tych książek, do których można wracać ze względu na to, że zawiera wiele, wiele cennych informacji, o których na co dzień nie myślimy, możemy zapomnieć. I to jest tak jakby kompendium wiedzy na temat pielęgnacji koreańskiej. No i jeżeli coś nam umknie, o czymś zapomnimy i będziemy pamiętały, no to tam możemy zawsze sięgnąć i sobie przypomnieć. Uogólniając, chcę wprowadzić jeszcze większą ilość kwasów w mojej pielęgnacji i będą to kwasy, które będą się zawierały nie tylko i wyłącznie w kremie do twarzy, ale także mam już na oku coś do
odświeżenia twarzy, czyli odświeżenia, do zmywania makijażu, do zmywania twarzy, do makijażu także, już mam olejek. I ja Wam powiem, że jeżeli chodzi o mycie, to pierwsze mycie, podwójnego mycia twarzy, no z olejem jestem trochę na bakier, bo jakoś nie wiem, nie widzę siebie używającej oleju, aby zmywać, baza Urban Decay, aby zmywać mój makijaż, ale ponoć to działa, więc damy szansę. Raz miałam styczność z olejkiem, który właśnie rozpuszcza makijaż, to jest ten pierwszy stopień oczyszczania. No i moje pierwsze wrażenie było kompletnie na nie, ale skoro to działa, skoro moja skóra będzie się czuła po tym lepiej, to dlaczego nie wypróbować? Oczywiście dam Wam znać na temat zmian w mojej pielęgnacji cery, od czego odeszłam, co wprowadziłam, to już niebawem na moim kanale. Teraz paletka cieni. Paletka cieni z Maka, tych 9, którą mogliście widzieć w moim haulu. I dostałam komentarz mówiący o tym, że te palety, które są właśnie produkowane w takiej miniaturowej formie, one mają gorszą jakość od tych pełnowymiarowych. I z jednej strony zgodzę się, ale z drugiej nie, bo są cienie pełnowymiarowe z Maka, które miałam i niestety one się nie sprawdziły, ścierały mi się, rolowały mi się, bez względu na to, czy miałam bazę, czy nie. I są takie, które po prostu bez bazy trzymały się praktycznie przez 10 godzin i w tym wypadku przy tej palecie jest identyczna sytuacja. Są cienie, które się lepiej trzymają, są cienie, które się gorzej trzymają, ale dla mnie moje codzienne, takie przeciętne używanie cieni, one sprawdzają się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Na całą powiekę użyję sobie tego tutaj cienia środkowego, to jest Poppy Seed i rozprowadzę go po tej ruchomej części mojego oka. Z jednej i z drugiej strony. Bardzo fajny, matowy, troszkę może gdzieś tam satynowy, oj, chyba zaraz będę musiała iść sprawdzić pasztet, cień. Taki delikatny, przytłumiony, codzienny. Właśnie dzisiaj chcę taki codzienny makijaż wykonać. I troszeczkę damy sobie na dolną powiekę też. Tutaj w środku mamy cień o nazwie Embark i jego użyję sobie dosłownie odrobinę zewnętrznej części. Nie będę robiła takiego typowego smokey eye. Nie chce mi się tak naprawdę, powiem Wam szczerze, nie chce mi się. Tylko sobie tutaj rozprowadzę w zewnętrznym kąciku, żeby go po prostu zaakcentować z jednej i z drugiej strony. Teraz trochę przydałoby się ten łuk brwiowy tutaj rozjaśnić i Honey Lust, ten tutaj cień, rozprowadzę sobie pod moim łukiem brwiowym, schodząc trochę w dół do tych cieni, które wcześniej nakładałam. No i jeszcze trochę może w kącikach. Okej, teraz brwi. Do brwi wzięłam ze sobą, czy nie wzięłam? Wzięłam. Kredeczka dobrze Wam znana z firmy Rimmel. Muszę je w ogóle wyregulować, bo widzę, że Wy tego pewnie nie widzicie. Jakbym zrobiła super ekstra zoom, to byście zobaczyli. Ale no, mam dużo takich małych, których powinnam się pozbyć, żeby one miały jeszcze lepszy kształt, żeby po prostu fajniej wyglądały. No i utrwalimy je żelem do utrwalania brwi z firmy Vibo. No i eyeliner. Eyeliner, którego się tak bardzo obawiałam. Będę miała niejedno potknięcie z tym eyelinerem, ale myślę, że praktyka czyni mistrza, więc nie poddaję się i dzisiaj także będę go używała na moich powiekach, żeby zrobić sobie kreskę. Kurczę. Zawsze mam tak, że jedno oko mi wyjdzie lepiej, a drugie gorzej, ale myślę, że na moje trzecie bądź czwarte użycie tego eyelinera nie jest źle. I tutaj znowu pokażę Wam coś, co widzieliście w moim haulu. To jest miniaturka tuszu do rzęs firmy MAC False Lash Extreme Black. I to jest bardzo obiecujący produkt, jak na taką miniaturkę. Jestem naprawdę zachwycona efektem, który dostaję od niego, który otrzymuję na moich rzęsach. I powiem Wam, że chyba ta odżywka, o której Wam mówiłam, to serum do moich rzęs, aby je odżywić trochę bardziej
jakoś podbudować, zaczyna działać, bo dzisiaj rano obudziłam się i zauważyłam, że w moim prawym oku te rzęsy tutaj na centralnej części są naprawdę bardzo wywinięte i to było takie wow, to działa, więc coś musi w tym być. A jak na razie po prostu używam sobie tego tuszu, szczoteczka taka tradycyjna. Powiem Wam, że one mi jakoś ostatnio zaczęły bardzo odpowiadać. Takie właśnie włosowate, zwykły kształt, nie żaden jakiś wydziwiany, tradycyjny, tak jak to było przy szczoteczce tuszu Max Factor 2000 kalorii. To był jeden z pierwszych tuszów, które zaczęłam używać. One jeszcze wtedy miały zupełnie inny kształt, zupełnie inne opakowanie, zupełnie inną oprawę. Ale to był jeden właśnie z tych tuszów, których najczęściej używałam w szkole średniej. On mi się sprawdzał, bardzo fajnie podkreślał rzęsy i w sumie może do niego wrócę, może do niego niedługo wrócę, bo widziałam kilka dziewczyn. No i jak to czasem bywa, karta mi się skończyła, zdążyłam pomalować jedno oko moim tuszem właśnie z MAC-a i dodatkowo tym z firmy Lovely Volume Booster. Właśnie tych dwóch używałam tutaj zamiennie na moich rzęsach i nawet sobie nie zdałam sprawy. Rozmawiałam, gadałam do Was, a tutaj BUM! Karta zapełniona, więc zostawiłam specjalnie drugie oko, żeby szybko je nakręcić i przejdziemy do ust. Dobra, to były rzęsy, więc teraz przejdziemy sobie do ust. I będę do tego celu używała tylko i wyłącznie do pomalowania moich ust kredki. Kredki, w sumie konturówki, którą nałożę na całą powierzchnię ust, ale najpierw sobie je obrysuję, więc tutaj będę mówiła, jakbym miała paraliż, albo może w ogóle nie będę nic mówiła. Nigdy w życiu nie brałam pod uwagę kredki do ust jako zwykłego produktu do ust, w sensie takim jak pomadka, błyszczyk czy jakaś farbka, bo dla mnie konturówka do ust zawsze była stricte konturówką do ust, tylko do obrysowania konturu warg i tyle. A tutaj właśnie takie dosyć ciekawe i dla mnie nowe doświadczenie. No zresztą sami powiedzcie, czy nie wygląda to jak po prostu zwykła pomadka, zwykła szminka do ust, a no utrzymuje się dłużej, nie ściera się aż tak bardzo, nie pozostaje na kubku jak rano, zwykle w pracy piję kawę, nie ostaje się na krawędzi, więc no dla mnie to jest rewelacja, nie potrzebuję nic więcej. O, trzeba ją trochę poprawić, bo jest nierówno. To właśnie przez to moje gadanie. No. I tak wygląda mój cały dzisiejszy makijaż. Nad kreską jeszcze muszę trochę popracować, więc proszę dajcie mi kredyt zaufania, będzie lepiej, praktyka czyni mistrza. Powtarzam to, powtarzam nie tylko Wam, ale i sobie codziennie, więc będzie jeszcze trochę wpadek, no myślę, że trochę te linie są nierówne, ale to jest tak jak powiedziałam, praktyka. Nie mam zamiaru się z tego tytułu chować, to jest to, co będę dzisiaj nosiła przez cały dzień i myślę, że tak z daleka patrząc nie jest aż tak tragicznie, nie ma tragedii. No i to tyle mojej gadaniny dzisiejszej do Was. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Trochę Wam umiliłam ten czwartkowy dzień, czwartkowe popołudnie. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej produkcji. Buziaki, pa, pa!